Oczy świata skierowane są na Islandię. Pierwszy od 1700 lat wybuch wulkanu Snæfellsjökull zapoczątkował falę niezwykłych zjawisk i wydarzeń. Pył wulkaniczny unosi się nad wyspą. Islandia pogrążyła się w mroku. Od dwóch miesięcy nie spadła kropla deszczu. Bliski wyschnięcia jest słynny złoty wodospad. Zdezorientowane zwierzęta zachowują się irracjonalnie. Maskonury masowo uciekają z wyspy. Cierpią mieszkańcy. Skarżą się na ciągłe zmęczenie i apatię. Częściej zapadają na depresję. Przestają dostrzegać potrzeby innych. Nie wspierają się wzajemnie, najczęściej reagują na siebie rozdrażnieniem. Niektórzy naukowcy sugerują, że przyczyną tych zjawisk może być toksyczny pierwiastek monochrom. Eugeniusz Składkowski. Dostaliśmy od naszych islandzkich przyjaciół próbki pyłu wulkanicznego. Wszystko wskazuje na związki monochromowe. Tylko Takich związków nigdy jeszcze nie widzieliśmy. Trzeba działać. Trzy miesiące temu, syntezując polichrom, zneutralizowaliśmy działania monochromu. Czy dziś możemy czuć się bezpieczni? Musimy się dowiedzieć, z czym mamy do czynienia. Rozszyfrujemy te związki, ale to zadanie również dla Was. Udowodnijcie, że zasługujecie na miano oddziałów Polskiej Agencji Syntezy Polichromu.